Witam wszystkich serdecznie. Na początku się przedstawię. Moje nazwisko Mikłosz Paweł. Jestem właścicielem firmy Dekordon w Olsztynie. Firmy, która zajmuje się handlem sztukaterią, listwami przypodłogowymi, listwami ściennymi, listwami sufitowymi, karniszowymi, maskownicami, tego typu produktami. Filmik ten nagrywam, ponieważ zadajecie nam mnóstwo pytań. Co to jest za materiał, którym handlujemy? Co to jest za listwa przypodłogowa? Z czego ona jest wykonana? Jak ona wygląda? Czy ona jest biała? Czy ona jest pomalowana? Czy ona jest niepomalowana? Więc jakby postanowiłem, że nagram o tym filmik. Pokażę Wam na tym filmiku, jak nasze produkty wyglądają na żywo. Zdaję sobie sprawę z tego, że z takiego katalogu ciężko jest cokolwiek wybrać, czy ze zdjęć widocznych na stronach internetowych, na sklepach internetowych. Przy okazji od razu zaproszę wszystkich oczywiście do komentowania tego filmu. Kanał nasz, może zacznę od tego, że kanał nasz nie będzie tylko o tym, czym handlujemy. Moja firma zajmuje się handlem sztukaterią, a także zajmujemy się usługami wykończeniowymi. Remontujemy mieszkania. Dzisiaj znajdujemy się na mieszkaniu, które właśnie remontujemy. Jest to mieszkanie pod sprzedaż. Takimi rzeczami też się zajmujemy, więc nasz kanał jakby nie zajdzie tylko do jednego tematu, czyli sztukaterii. Na naszym kanale będę chciał pokazać, jak remontujemy mieszkania, jakich materiałów używamy, co robimy, żeby nasi klienci byli w pełni zadowoleni. Wracając do tematu sztukaterii, zdaję sobie sprawę z tego, że z katalogu, mam przy sobie katalog Mardom, z katalogu ciężko jest cokolwiek wybrać, jest tutaj pełno zdjęć, tak naprawdę, no dobra, opisy, super, wszystko jest fajnie zebrane, natomiast nie wiem, jak to wygląda w rzeczywistości i co to jest. Także zacznijmy od listwy przypodłogowej. Dzisiaj na tym filmiku będziemy rozmawiać sobie o listwach przypodłogowych z tego względu, że mieszkanko, które remontujemy, na tym mieszkaniu, które remontujemy, są już poprzyklejane praktycznie listwy przypodłogowe Mardom Dekor MD008. Dzisiaj będę mówił o Mardomie, natomiast my handlujemy z Orakiem, handlujemy z Mardomem, handlujemy z Kreatywą. W przyszłości, jak już minie cała ta pandemia, jakby jesteśmy w kontakcie z NMC, więc pewnie poszerzymy naszą ofertę o listwy NMC. To taka mała ulotka tylko naszej firmy. Zapraszam wszystkich na nasz sklep internetowy dekordom.eu, pisane przez C, dekordom.eu, bądź jeszcze aktywny link dekordomolsztyn.pl. To się z czasem zmieni i będzie aktywnym ten dekordon.eu. Także powiedzmy sobie o listwach przypodłogowych. Z czego są wykonane listwy przypodłogowe? Listwy są wykonane z tworzywa sztucznego. Są zagruntowane. Jak widzimy, one są białe. Tak? Pokażę może bliżej, z czego tak naprawdę to jest. Listwy przede wszystkim są bardzo łatwe w montażu. Bardzo łatwe w nacinaniu. Tak? I co je wyróżnia? I jakie są ich plusy w porównaniu na przykład z listwami MDF, tak? Otóż największą i najważniejszą zaletą tych listew jest to, że są one wilgocio- i wodoodporne. I okej, tutaj ktoś mi powie, że MDF też jest wilgocioodporny, natomiast w MDF jest taki problem, że podczas montażu te listwy w momencie, kiedy są przycinane, wykonawcy niekoniecznie dobrze zabezpieczają ten element do cięcia. I wiem, bo wracamy na mieszkanie do naszych klientów, gdzie były listwy MDF, bądź są jeszcze listwy MDF, pytają się nas, co można z tym poradzić. Po roku czasu, dosłownie po półtora, po dwóch, te listwy zwyczajnie puchną w tych miejscach, gdzie zostały podocinane, czyli w narożnikach pod kątem tam powiedzmy 405 stopni. Ok, to już powiedzieliśmy, co je jakby wyróżnia i różni między listwami z MDF, a tymi z tworzywa. Powiem może o całym procesie docinania. Bardzo łatwy montaż, tak? To jest kolejny plus tych naszych listewek. Bardzo łatwy montaż, bardzo łatwa obróbka. Tak jak wspomniałem, bądź może nie, listwy zakupujemy albo pomalowane, albo w formie listew do malowania, czyli zagruntowane, tak jak widzimy na filmiku, tak? Ja tą listwę, akurat ta moja listwa już jest pomalowana, natomiast one zagruntowane są bardzo podobnie wyglądają, bo one są po prostu białe, tak? Więc
Ja listwę maluję, fajną farbką, zaraz Wam powiem, co to jest za farbka. Może bliżej pokażę, jak wygląda listwa pomalowana przeze mnie i ona jest malowana wałeczkiem. Coś, co zaraz oczywiście ktoś skomentuje, że o, wałkiem nie, bo wałkiem to będzie widoczna faktura, będzie widać wałek na listwie i nie będzie to fajnie wyglądało. Otóż niekoniecznie. Może powiem, zacznę od tego, czym maluję. Ja maluję listwy amerykańską farbą Diamond Hard. Jest to farbka, którą sprawdziłem, działam, pracuję na niej już wiele lat, ponieważ my jak otwieraliśmy sklep, handlowaliśmy tymi farbami, weszliśmy we współpracę z farbą Magic, u których jakby nabywaliśmy te farbki. Farba, można powiedzieć, do wszystkiego, tak? Ktoś powie, o, nie ma farb do wszystkiego. Ja też swego czasu tak uważałem, natomiast farba jest naprawdę świetnym produktem, ponieważ farbą malujemy drewno, tak? Malujemy farbą szkło, tak? Po uprzednim oczywiście, pamiętajmy, zaimpregnowaniu, zagruntowaniu, zapodkładowaniu, tak? Farbą pomalujemy metal, ocynk, farbą pomalujemy płytki w łazience. Wielu klientów naszych zrobiło szybki remont łazienki właśnie dzięki tej farbie. Więc tą farbką ja maluję listwy, jakby zalecamy tą farbkę jak najbardziej, ona jest odporna, jest, ja maluję satynową, ona występuje też w połysku, natomiast jest odporna, zostawia świetną powłokę. Nie zapominajmy o tym, żeby użyć przede wszystkim fajnych narzędzi, dobrych jakościowo narzędzi do malowania listwy. Ja używam narzędzi Worcestera, też swego czasu handlowaliśmy jakby narzędziami Worcestera. Możliwe, że kiedyś do tego wrócimy, ponieważ uważam, że są to naprawdę konkretne narzędzia, jeśli chodzi o narzędzia. Nie wiem, jak to powiedzieć. Więc używam wałeczka, który jest z pianki. Tak? Jest to pianka bardzo, jakby to powiedzieć, gęsta. Tak? W porównaniu do wałeczka marketowego, który kupimy w każdym jakimś tam markecie za 2-5 zł, nie wiem ile on kosztuje. Ten wałek sprawia właśnie, że ta powłoka jest idealnie gładka, nie zostawia nam pęcherzyków powietrza. Natomiast te wałeczki marketowe, te zwykłe wałki gąbkowe, one zostawiają bardzo dużo pęcherzyków powietrza i później niekoniecznie to fajnie wygląda. Natomiast ten wałeczek tych pęcherzyków nam nie zostawia. On co prawda nam zostawi kilka, ale po uprzednim, po ponownym, że tak powiem, przemalowaniu tym wałeczkiem, te pęcherzyki znikają i ta powłoka jest naprawdę gładka i super, naprawdę super wygląda. Więc o farbce powiedziałem. Listwy kleimy na klej montażowy, dedykowany od producenta, pamiętajmy. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli doszłoby do jakiejkolwiek reklamacji, nie zdarzyło nam się jeszcze, ale jeżeli doszłoby do jakiejkolwiek reklamacji, producent weźmie próbkę do laboratorium. Jeżeli stwierdzi, że były klejone na inny klej, z automatu reklamacja jest jakby wykluczona, tak? Więc listwy kleimy na klej montażowy. Klej montażowy smarujemy, listwy przypodłogowe mają takie fajne dwa ranty, tak? Smarujemy góra-dół, delikatnie, a jeszcze dodatkowo punktowo kleję od spodu. Daję sporo tego kleju, nie żałuję kleju, tak żeby ta listwa się dobrze trzymała. Wydajność kleju to jest około 4 sztuk z tuby tak naprawdę, więc uważam, że jest to dość fajna wydajność, nie jest to jakiś wielki pieniądz. Po docięciu, tak? Pokażę na filmie może też, jak warto docinać i co jest takie dość istotne. Dwie listwy ze sobą, bo co prawda nie mam dwóch takich samych elementów, tej samej wysokości w sensie, natomiast mogę pokazać tutaj na tym obrazku. Listwę z listwą też najlepiej dociąć pod kątem, tak żeby je spasować ze sobą, tak żeby jedna naszła na drugą, tak? Dlaczego? Dlatego, że ta powierzchnia klejenia wtedy jest większa, tak? Tego kleju na łączenia po prostu posmarujemy więcej i ona się nam lepiej zespoi. To jest takie dość istotne, tak? Więc docinamy pod kątem, nawet listwę z listwą nie łączymy, tak? Ok? Czyli pod kątem po prostu docinamy, sklejamy listwę z listwą, na koniec szpachlujemy, tak? Nie każdy musi szpachlować oczywiście, zaznaczę, jakby nie jest wymagane szpachlowanie. Ja szpachluję, bo uważam, że wygląda to fajniej i lepiej. Jest trochę więcej roboty z tym. Szpachluję szpachlówką z Silora. Jest to szpachlówka Technosa, szpachlówka do drewna, biała. Bardzo fajna w obróbce, fajnie się szlifuje, super się nakłada, jest gotowa, więc super produkt. Szlifujemy i tak naprawdę malujemy zaprawkę, czyli tą naszą farbką robimy zaprawkę, także tego nie widać. Oczywiście zaraz ktoś może powiedzieć, o, zaprawka będzie widoczna. Nie, nie jest widoczna. Na tej farbie, powiem szczerze, nie widać, tak? Spotykałem się nieraz z tym, że właśnie zaprawki są widoczne,
ale ta farbka, nie wiem, może to ona sprawia to, że właśnie te zaprawki nie są widoczne. Jeżeli dobrze odpylimy tą zaprawkę, dobrze przeczyścimy szmatką te miejsce, gdzie szlifowaliśmy, przemalujemy wałeczkiem, troszeczkę dalej rozciągniemy tą farbkę, tak delikatnie ścieniujemy, to nie będzie tego po prostu zwyczajnie widać. Więc jeśli chodzi o listy przypodłogowe, wziąłem ze sobą walizkę, żeby wam pokazać. Klienci często pytają: o panie, żeby pan pomógł coś dobrać, ja bym chciał taką 5 cm wysoką, 8. Otóż jest ich naprawdę bardzo dużo. Tak, więc mi jest ciężko cokolwiek doradzić, tak? Ponieważ tych listewek mamy sporo, tak? Mamy listewki żłobione, tak? Dekoracyjne, mamy listwy wyższe, dekoracyjne, tak? Ich jest bardzo dużo, mamy listwy proste, tak? Mamy listwy w ten sposób udekorowane, tak? Że będzie nam, naprawdę jest nam klientom bardzo ciężko cokolwiek podpowiedzieć. Od tego właśnie są katalogi i sklepy internetowe, żeby sobie wymiarami zobaczyć, jak to wygląda. I po to właśnie ten film jakby nagrywam, żeby uświadomić klientom, co to jest za produkt, żeby pokazać na żywo, jak to faktycznie wygląda i z czym to się je. Więc tyle na temat listew przypodłogowych. Może nie tyle, ale dodatkowo jeszcze, co bym chciał powiedzieć. Listy przypodłogowe występują też w formie flex, czyli w formie giętkiej. Tak? Jest to produkt, który możemy zastosować na zaokrągleniach ścian, na łukach, na kolumnach. Tak? Bardzo fajna listwa giętka. Też mam często pytania, na ile ona jest giętka, co to jest za produkt. Otóż jest ona bardzo giętka. Tak? Fajny produkt właśnie na takie rzeczy. Te listwy proponujemy kleić na klej na gorąco, tak? Albo chociaż je przyłapać, później kleić na klej montażowy. Natomiast pierwsze te przyłapanie bym proponował na klej na gorąco. Co bardzo istotne przy tych listwach i co będzie bardzo pomocne, malujemy te listwy po przyklejeniu do ściany. Tak? Nie malujemy ich przed, tak jak ja maluję sobie te przypodłogówki. Malujemy je po przyklejeniu. Dlaczego? Dlatego, że farba lubi spękać. Tak? Więc jak już listwa będzie przyklejona, obrobiona ładnie, wałeczek, pędzelek i po prostu je malujemy. I co bardzo istotne, też zaznaczę, dlaczego malujemy, bo często mnie klienci pytają, czy trzeba malować. Otóż listwy zagruntowane uważam, że trzeba malować. Dlaczego? Dlatego, że jest to tworzywo. I spójrzmy, tworzywo po prostu potrafi zżółknąć. Tak? Jeżeli listwa jest niepomalowana, to ono nam z czasem zżółknie albo stanie się takie szare, tak? Bym powiedział. Nie będzie to ładnie wyglądało. Widziałem listwy w różnych tam lokalach, gdzie bywałem i jakby od razu z automatu wiem, że listwy po prostu nie zostały przemalowane, tylko zostały przyklejone w takiej formie, w jakiej zostały zakupione. Nie wygląda to fajnie. Więc chyba tak naprawdę tyle, jeśli chodzi o listwy. Powiem tylko, że poza listwami przypodłogowymi handlujemy sztukaterią ścienną, tak, to chyba mam, żeby dwa kawałeczki pokazać, listwami ściennymi, tak, z których można tworzyć ramki. Bardzo duży wybór, jeśli chodzi o listwy ścienne. Handlujemy listwami sufitowymi, gzymsami. Chyba nie ma nawet ze sobą, kawałeczek wziąłem ze sobą, tak naprawdę walizkę przypodłogówek, ale coś tutaj mam. Gzymsami tak naprawdę handlujemy, listwami oświetleniowymi, tak, LEDowymi i co, handlujemy maskownicami garniszowymi. Bardzo fajny temat, o którym będę chciał wam powiedzieć. Mardom Dekor od tego roku, właśnie jeszcze wspomnę a propos listew przypodłogowych i tutaj też garniszowych. Mardom Dekor od tego roku wprowadził nową technologię najtwardszej listwy przypodłogowej z polimeru. Więc one co prawda jeszcze nie są wszystkie w tej technologii, natomiast na naszym sklepie Dekordom.eu na zdjęciach już jest opis, która listwa należy do tej nowej technologii i one pomalutku gdzieś tam są wdrażane. Wysyłamy klientom już listwy w nowej technologii. Są jeszcze twardsze, tak? Są jeszcze twardsze. Otóż jeśli chodzi o nowe technologie, Mardom Dekor wprowadził w tym roku także nową technologię, Light Quartz to się nazywa, technologia do listew w listwach karniszowych, która jakby powoduje, że to światełko LED po prostu nam przez listwę nie przebija. Do tej pory to światełko potrafiło gdzieś tam przebijać. Mieliśmy też sygnały od naszych klientów, pytania od naszych klientów. Nawet wczoraj klient mnie pytał odnośnie właśnie przebijania światła LED. Otóż
Mardą Dekor. Na dzień dzisiejszy są to dwie listwy, listwa QL026 i QL036, która już jest w produkcji, już jest produkowana i wysyłana w nowej technologii. Pokażę to na obrazku, jak wygląda właśnie listwa stara Mardą Dekor i jak wygląda ta listwa w dzisiejszej nowej technologii. Rewelacyjne rozwiązanie, po prostu jest naprawdę mega. Więc chyba tyle, jeśli chodzi o nasze listwy. Co jeszcze z mojej strony? Ja bardzo zapraszam wszystkich do komentowania. Jeżeli ten artykuł, ten filmik jest dla Ciebie przydatny, łapkę, zasubskrybuj nasz kanał, polub, nie wiem, udostępnij, daj jakiś fajny, ciekawy komentarz. Jeżeli chcesz czegoś się dowiedzieć, napisz, może stworzymy taki filmik, nagramy. Wrócę jeszcze tylko do tego i powiem, że nasz kanał nie zejdzie tylko do tematu sztukaterii. Dzisiaj jest film o sztukaterii, natomiast pokażę Wam na tym naszym kanale, jak remontujemy mieszkania, co stosujemy w naszych mieszkaniach. Jak widzicie, zajmujemy się też tynkami dekoracyjnymi, ściana za mną, tapetki, które fajne są w naszych mieszkaniach wykorzystywane, o których będę mógł opowiadać i pokazać. Także myślę, że będzie to dość wartościowy kanał, jeśli chodzi o wykończenia wnętrz. Pewnie coś tam powiemy o flipach, bo tym się zajmujemy. Remontujemy mieszkania pod sprzedaż, remontujemy naszym klientom tak samo mieszkania. Jeżeli interesuje Was ten temat, zapraszam do subskrypcji i komentowania tego filmu. To ja się z Wami żegnam, dziękuję bardzo i mam nadzieję, że zostaniecie ze mną i będziemy odkrywać nowe technologie i nowe całkiem możliwości. Dziękuję i żegnam.